23. Jest to projekt uchwały Grupy Radnych. Referuje pan Krzysztof Kwaciak. W sprawie wniosku do MDWiK dotyczącego realizacji zadania finansowanego ze środków dzielnicy pod nazwą tutaj nazwa zadania wnioskuje się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o rozważenie możliwości odstąpienia od wymogu przełożenia wodociągu przy budowie chodnika przy ulicy Księdza Józefa na odcinku od ul. Kamedruskiej do ulicy Pajęczyn. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W przypadku realizacji wyżej wymienionej inwestycji kamienic zostanie wybudowane w miejscu, pod którym przebiega wodociąg. Z tego powodu koncepcja wykonania zadania zakłada konieczność jego przełożenia. Jednak według naszej wiedzy żaden przepis prawa nie zabrania budowy kierownika nad wodociągiem. Nie widzimy uzasadnienia ekonomicznego i technicznego dla prowadzenia takiego rozwiązania, ponieważ na przebudowę wodociągu trzeba będzie wydać prawie 300 tysięcy złotych, a co z awarii, koszty odtworzenia kierownika będą kilkunastokrotnie mniejsze. Tym bardziej według informacji uzyskanych od MBWiK wodociąg jest w stanie bardzo dobrym. Na tym odcinku wiele osób zostało potrącone, skutki niektórych wypadków były śmiertelne. Realizacja tego zadania jest kluczowa dla poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie. No, już mówiłem wcześniej o tym projekcie uchwały, więc myślę, że Państwo wiedzą, o co chodzi. Ja tak chciałbym tylko dodać, że pozwolimy sobie przynajmniej błędy, te takie literówki poprawić, dobrze? Nie będę ich wymieniał, jest już sporo. Natomiast proszę Państwa, pozwolę sobie ja zabrać głos, kto będzie chciał, to się zabierze. Ja jak najbardziej przychylam się do tego projektu uchwały. Z prostej przyczyny, o tym rozmawialiśmy i wszyscy chcemy znaleźć rozwiązanie. Wydaje mi się ta uchwała sensowna. Jedyne, co mam wątpliwości, nie ukrywam, no ja rozumiem, że według naszej wiedzy żaden przepis prawa, powinna być znowu literówka, nie... Wiecie Państwo, no nie, tyle błędów, że przepraszam, ale generalnie chodzi mi o co, że ja nie jestem przekonany, czy my powinniśmy przyznawać się, że według naszej wiedzy, czyli tak naprawdę, że nie mamy wiedzy. No, boję się, że troszeczkę stawia nas pod świetle takim... Ja nie wiem, czy pani Magda na przykład zechce podpisać się jako inspektor ZIKIT pod tym, że ma wiedzę albo nie ma wiedzy. No. A my nie musimy. No tak, ale w tym momencie, narażamy się na to, ten projekt uchwały, że ktoś może nie chcieć zagłosować, a uchwała jest słuszna. Ja mam taką propozycję, żeby takie zdanie usunąć, bo po co mamy stracić jakiś głos w głosowaniu? Autopoprawką. Ja jeszcze mam coś. Szanowni Państwo, Proszę Państwa, bardzo bym prosił jednak, no bo słuchajcie, to jest uchwała. Uchwała to jest jednak stanowienie prawa. Piszmy je w porządku. No przepraszam, możemy tak go nazywać. Idźmy dalej. Proszę Państwa, chciałbym bardzo projektodawców, aby poprawili podpisy. W zasadzie, powiem szczerze, nie rozumiem, o co chodzi na tym wniosku też. Potem wystąpi do nas pan na litery K, który w Krakowie występuje i podważy nam tą uchwałę. Bardzo proszę projektodawców o uzupełnienie tu trzeciego podpisu, jak i również, żeby były naprawdę te same podpisy wszędzie. Tu są, proszę Państwa, tu są różne podpisy. No. Na wniosku o wprowadzenie są podpisy części radnych. Ale panie Krzysztofie, no proszę rzucić okiem, no. Ale ja rozumiem tylko, że to pójdzie do ale pan wszystkich innych pan poucza co sesję. Co chwilę pan poucza wszystkich, tymczasem puszcza pan buble. No więc proszę naprawdę to poprawić. Od razu i puszczam to do wnioskodawców, żeby im uzupełnili podpisy i poprawili. Przecież potem nam poważą tą uchwałę. I tyle w tej pracy naszej będzie na marne i tego gadania, dla jednym mieszkańców uchwała zostanie uchylona. Apel do Państwa, żeby jednak projekty uchwał spływały nie minutę po prostu. Gdybym miał więcej czasu, to bym miał naprawdę możliwość przygotować. Panie radny, nie rozumiem, dlaczego Pan nie miał czasu. No bo się później dowiedziałem o tym, że jest taki projekt uchwały, że te parę telefonów i zanim się uzyskałem informację z dłużnikiem dostępu, też trochę czasu zajęło. Dzisiaj ostatnie telefony wykonywałem. To tak na marginesie nie jest prawdą, pozwolę sobie tak powiedzieć, cytując klasyka, bo był Pan na zarządzie i słyszał Pan, jak czytałem ten projekt uchwały. Proszę nie mówić, że Pan nie wiedział, jak szykuje zarząd. No tak, tylko uzyskanie stanowisk jednostek trwa trochę. A między innymi to, że nie ma takiego przepisu, też musiałem z wodociągami skonsultować. Bo sam nie mam takiej wiedzy, a prawo regulujące kwestie... Ale zarządzanie podregulowanie zarządza, że zbyt mało wykonał pracę, aby dążył. Chciałbym, żeby Pan, Panie Przewodniczący, był tak strict do wszystkich radnych.
tych, do których też nie ma strony sali na przykład. A nie mogę być do innych radnych, bo jest tylko pan radny Kwarciak jest stricto do mnie precyzyjny do władzy. I to jednak pan radny Kwarciak żąda ode mnie wypełniania statutu co litera. A pan mi zarzuca, że do niego jeszcze. Dobrze, szanowni państwo, czy ktoś ma do projektu uchwały jakieś uwagi? Proszę do tej poprawki do uzasadnienia, bo jeżeli nie będzie poprawki, to uzasadnienie jest według mnie nie do przyjęcia. Ktoś może to Za.
Filipiak Łukasz. Za. Filipiak Szczęsny. Za. Gaczorek Filip nie ma. Tarzena Marzeń. Za. Gołąbka Marzeń. Za. Pawlanek Andrzej. Za. Jakubowski Krzysztof. Za. Pajkwarz Paweł. Za. Kapusta Marcin. Za. Kowalski Paweł. Za. Kwarczak Krzysztof. Za. Mardyła Magdalena. Za. Markowski Jakub. Za. Milej Jerzy. Za. Sikora Marek. Za. Umidański Piotr. Wcisło. Za. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta.